Witajcie z tej strony ponownie Starkey. No i widzimy się w Slay the Spire. Tak nie naszło, żeby sobie zagrać. To myślałem, że tym razem sobie nagram w sumie. No, więc ogrywamy trzecią postać, Defekt. Dalej po angielsku, bo jakoś polskie tłumaczenie mnie nie przekonuje. Wybaczcie. I co my tu mamy? 100 złota. Rzadki relikt, ale bez złota. Albo karta. A, bierzmy kartę. Ło. To mi się podoba. No więc, zaczynając może od początku. Wyjątkowo gram z wypadem, ale myszka będzie mi potrzebna przez chwilę. Tutaj ta postać ze wszystkich swoich mechanik takich, które znam i kojarzę porządnie, ma nową, którą są orby. Czyli inaczej mówiąc, takie kule, mocy. Tutaj właśnie jest mniej więcej wytłumaczone co i jak. Ale jeśli nie chcecie czytać, albo nie wiecie w angielsku, nie umiecie w angielsku, nie wiecie co i jak, to ja wam zaraz pokażę. Otóż startowy relikt powoduje, że na start, no, właśnie jeden lightning, czyli jeden błyskawica, czy jakoś tak. Nic wielkiego, poza tym, że jest to po prostu, jak widzicie, trzy obrażenia losowym wrogowi pod koniec tury. Jeśli się uda to inwokować, czy jakoś tak, nie umiem dokładnie tego przetłumaczyć. 8 obrażeń losowemu. Nic wielkiego, tak samo tutaj daje na to ta karta 10 obrażeń wszystkim i dodaje mrok, który już działa inaczej. Po prostu w każdą rundę się ładuje za 6. O, proszę. I jak po prostu się już aktywuje, to zadaje tyle obrażeń, ile nagromadziło wrogowi z najmniejszym ilością życia. Tyle w temacie. Dobra. Wrzucamy obronę. I już nie ma co się martwić. Jeśli będzie w porządku, to w sumie teraz już wygraliśmy. A jeśli nie, to i tak wygraliśmy. Dziękuję bardzo. I tyle. Złoto, mikstura dobierania kart. I co my tu mamy? 7 bloków, następnie rundzie więcej energii. Tutaj zawsze jak gramy moc, to jedna karta. Nie mam żadnych jeszcze mocy poza tą ewentualnie, więc odpada. I blok równy temu, co udało się zdobyć w stercie kart odrzuconych. Ja tak personalnie powiem, że chyba wezmę jednak tą, bo no i taka, rozumiecie, najspokojniejsza karta w moim odczuciu. Nieważne co zrobimy, po prostu zawsze jakoś może się uda zastosować. Aha. Wow. Ulepszenie karty albo jakiś specjalny relikt. Powiem wam szczerze, nie pamiętam tego, więc niech będzie ten relikt. No i mniej więcej co jest. Mniejsza to. Znowu muszę się przełączyć na myszkę. Co my tu mamy? A. Ciekawe, ciekawe. Na początku rundy ulepsza mi losową kartę z tych, które mam w ręce do końca bitwy. Moim zdaniem bardzo ciekawe. 14, jeden mrok. Super. Jeśli to zarzuca, to nie będę mógł już nic innego. Więc przepadnie mi, ale robimy dwa ataki. Zapomniałem. Powinien być jeden ataki. Użycie tego ładowania baterii. Cicho, kurczak. Jeden obrażeń. Za każdym razem, kiedy używam innej karty. W takim wypadku, no, jeden życia tracimy, ale muszę po prostu. Lepiej stracić jeden niż stracić 6, to było? Chyba tak. No, ale mniejsza o to. Dobra. I znowu jeden mrok i co? Ale teraz za 9, więc. Nie wiem, po co to 3 bloki zarzuciłem w takiej sytuacji, ale. Dobra. Udało się znowu wybronić. Co, mamy lepsza obrona, rzecz jasna.
Dobra, co zarzucamy? Błyskawica, lepsza obrona i uderzenie. Gdybym zrobił uderzenie, to już bym wygrał. No cóż, jak zwykle nie skupiam się na tym, co mam robić. A teraz, żeby nie było, kończymy rundę. No i błyskawica wykończyła. Bardzo prosta postać w obsłudze, lubię ją. No. I tutaj właśnie takie znowu wybory. 6 obrażeń i kula, która daje odporności, czyli pancerze. Jednorazowy blok, który jeszcze przywraca mi kartę z odrzuconych. No i pętla. Karta, która aktywuje mi na początku mojej tury dodatkowe jeszcze te kule wszystkie. Nie będę marudził, z chęcią przyjmę. O, i właśnie, już jest. Nawet wersja lepsza. Dobra. Właśnie dlatego lubię tą grę. Tutaj często można trafić na jakieś fajne kombinacje, które coś umożliwiają. Teraz ta jedna karta, proszę. Uczyniła moją... Po prostu... Właśnie. Uczyniła moją strategię grania pod kulę, bo żeby nie było lubię... Lubię to może źle określone, ale zawsze gram nim pod kulę. Super. Znowu utrata jednego HP. Ale po prostu... No ale wracając. Uwielbiam grać pod kulę, bardzo fajne. O. Cztery obrażenia za każdą kulę, którą mam. No tutaj 15 obrażeń i po użyciu zmniejszenie kosztów. Moim zdaniem znacznie lepsze. No i mamy złodzieja. Nie ma co gadać, no niestety się nie udało, więc trzeba zrzucić tak i tak. Dwa ataki padają, ale mnie przynajmniej nie zrani. Jełoby zły niedobry. Super. Nie mam jak się bronić. A nie dość, że nie mam jak się bronić, to jeszcze mam ten ból. No niestety. Tym razem nawet nie ma co myśleć. Dziękuję bardzo. Tyle w temacie. Złoto. Co mamy? Plazma. No nareszcie. Powiem wam szczerze, plazma jest chyba jedną z najpotężniejszych kul. Jeśli się dobrze buduje. No co prawda tylko tylko daje energię, ale... No. Nie ma co narzekać. Warto ją trzymać. W szczególności jak się jest takim mną. I teraz jesteś tu wartego ulepszenia. Powiem szczerze, no niby jest, ale... Nie no, mam za dużo HP, żeby spać. Pętla. Pętla na stałe ulepszona. To będzie co. O, glutek. Dobra. Jest spokój, to trzeba go bić, zabić. I oczywiście aktywować jak najwięcej elektrycznych kul. Ewentualnie w sumie można byłoby jeszcze spróbować zamiast elektrycznych zarzucić mrok czy coś. 16. Super. Może nie powinienem narzekać, ale... Tak, super. Brawo, ja znowu zapomniałem o tej właściwości. Zawsze jak się z nim mierzę, dobra, może nie zawsze, ale prawie zawsze zapominam o tej właściwości tego wszystkiego. Dobra. O co to zrobiłem, to nie wiem, ale mam plazmę. Jest dobrze. Więc w sumie chyba nie mam co narzekać. No i proszę, plazma, jak mówiłem, daje jedną energię. Nie pamiętam tylko, co jest, jak się ją zagra. Aha! Dwa energii, jak się już ją zużyje. Dobra. 10 obrażeń wszystkim. Aż po prostu szkoda mi tego wszystkiego. Muszę po prostu. Potracę sobie życie, ale... Nie pozbędę się
tym żadnego z nich, więc lepiej w ten sposób już zrobić, niż znowu dostawać obrażenia. Powiem drogą, przy handlarzu trzeba będzie ten ból jak nic usunąć. 6 energii? Okej, okay. Chyba czegoś nie rozumiem, ale niech będzie, że tak. Dobra. Znowu się ich nie pozbędę. To chociaż jednego się pozbędę na stupówkę. Nie wiem, po co marnowałem to, ale zrzucę wszystkie proki. No i tyle w temacie. Teraz tylko przeżyć. To w sumie trudno nie będzie. Dobra. Nie, nie. Chyba to jest najlepsze. Elita albo sklepik. No to oczywiście, że sklepik. I co my tu mamy? Wiecie co? To jest chyba najlepsza karta z gry. Nawet nie się nie zastanawiam, nie biorę niczego innego. Co prawda nie usunę karty, nie usunę innych rzeczy, ale... No co ja mam was okłamywać, to jest najlepsza karta z gry chyba. No i się powtarzam, więc... Co to? A, no fajne, fajne. No to idziemy sobie na wroga. Aha. Dużo nie zrobię. Ale wbrew temu, co ból sugeruje, zarzucę ile się da. Teraz tylko ulepszyć apoteozę i już nigdy, podkreślam nigdy, to dosłownie nigdy, nie będę musiał łazić se do... tych, jak to się nazywa. Do kuźni. Normalnie rzecz nie umierać. Chociaż w sumie trudno powiedzieć, czy można umrzeć, jeśli jest się tak de facto maszyną, robotem, konstruktem, no wiecie o co chodzi. A. I proszę. Po wszystkim. Mhm. Nie. Nie. Może być. Dobra, co my tu mamy? Aha. Mhm. 3 HP tracimy. Tracimy szansę na skarb. Jeszcze dalej. 5 HP dalej próbujemy. 6. 7. I znowu jakiś skarb. Dużo potraciłem życia. Mam nadzieję, że to nie będzie mój problem. A, okej. Okay. Odbijanie obrażeń. No w sumie można było się spodziewać. To są jakieś żarty. Mhm. Dobra, tego się pozbędziemy w ten sposób i... Mam 12 obrażeń. Dobra, coś mam 12 obrażeń, nawet nie będę czekał. Chociaż to pewnie mój koniec. Pozbędziemy się jednego. I miejmy nadzieję, że jakoś przeżyjemy. Bo w sumie to na siłę wyciąganie przedmiotu mogło być teraz moją zgubą. No i jest apoteoza, tylko że... Co ona mi da tak właściwie? W sumie i tak nie mam jak się wybronić, więc zrzucę apoteozę i chociaż... więcej obrony dostanę. Dodatkowy ten... piorun. No i pewnie znowu zakończymy przebieg dosyć szybko przez moją głupotę. Ja. No i oczywiście ból musiał być akurat teraz. Jak na złość. Aha. Ciekawe, ale nie? Przydatny na krytyczną sytuację. Dwie walki. Jeszcze dwie walki. Tak więc to jest chyba już mój koniec. Tak. To jest mój koniec. Nawet nie będę udawał, że nie.
proszę, nawet specjalnie się poraniłem dodatkowo. Ja po prostu już czuję, że to jest mój koniec, tyle. W sumie się powtarzam, a mniejsza to. Chociaż, czy jest aż tak źle? W sumie niekoniecznie. Może jeszcze jakimś cudem to przeżyję. Na 7 HP. Ale nie wiem, to musiałby naprawdę być jakiś cud. Co my tu mamy? Dobra. Zanim cokolwiek, to trzeba się pozbyć tego. Trzeba zrzucić ochronkę. 7 plus 5 to jest oczywiście mniej niż 14. Jakaś mikstura może? Nie! Chociaż jeśli dobiorę 3 karty. Nie sprawdziłem, czy to jest tam jakakolwiek obrona, no ale kogo ja oszukuję, i tak to już różnicy nie robiło. Tak więc ponownie się nie udało. Ale jako, że odcinek jest krótki, to nowe karty zobaczymy. Dziwne, niektórych z tych rzeczy nie kojarzę. Ale dobra, nie będę narzekał. Menu. I ponownie gramy defektem. Prawda, tym razem będzie no, tylko takie opcje, bo nie dotarłem do bossa, ale niech będzie, teraz tylko trzeba sprawdzić, czy jest szansa na bossa w 3 przeciwnikach. Jeden. Jakiego bossa? Tego LT. Tak, LT. Tutaj idziemy tędy, może wtedy sposób się uda. Dwa znaki zbadania, co prawda, ale wiecie, nie ma co narzekać. Może się uda. Wurny Label. Nie, to jest najlepsze. Ile energii, tyle dostaję. Piorunów. Jakiś dziwny wewąż. I pyta się oczywiście, czy to prawda, czy się zgadzam z tym, że najbardziej, najlepsze uczucie to kiedy mogę wszystko sobie kupić w ogóle. Niby będzie wtedy ta zła karta, ale biorę. Więc w sumie może kiedyś ta karta mnie zgubi. Ale na pewno nie teraz, więc nie mam co narzekać. Dostałem za darmo dużo pieniędzy. I co my teraz mamy? Nowa karta, bierę. W sklepiku mamy coś potężnego. Nie. Nope. Nie widzę nic jakiegoś sensownego bardzo, więc naprawdę, te karty jakieś nie wydają się być w szczególności potężne, ale tu jest zniżka, to wezmę. I wracając, usuwamy już tą kartę. Nie ma co narzekać. Jest coś jeszcze takiego wartego uwagi? W sumie to. Reszta kart może byłaby dobra, ale wolę nie ryzykować. I teraz wielka chwila. Udało się. 3 drzwi. Dobra, mogę usunąć kartę, zmienić kartę, albo ulepszyć kartę. Ja powiem szczerze, właśnie jak widzicie, idę po ulepszenie. No. To bym mógł ulepszyć niby. Ale pamiętam, że tu było coś chyba lepszego. O, to. Nie, co nieco? A dobra, nie mam, zapomniałem, to było poprzednio. No w takim razie niestety trochę sobie zepsułem, ale lepsze to. W ten sposób przynajmniej mam za darmo zawsze zarzucenie sobie tej, jak to się nazywa. No. Dodatkowego pieruna. I to tyle. Wygrałem z elitą.
Czy ja zawsze muszę zdobywać tego kamienia? Oj, dobra. Sama naprawa, 7 życia pod koniec. Każdej bitwy będę mógł teraz leczyć. I idziemy na normalne starcie kolejne. Dobra. Uchu. Już nie ma jak się bronić, więc zarzucamy same naprawę. Zarzucamy to. A. Okej. Widać, tym razem los mi sprzyjał. Nie ma co narzekać. Ma 23. Dostanie 8. Nie, jeszcze za mało. 6 w bloku, 6 w bloku. I w sumie zawsze sobie przynajmniej jedną kulkę dodatkową. Wiecie, w moim odczuciu te kule są jednym z najlepszych aspektów. W zasadzie lepiej zarzucać, kiedy się da, to są skuteczniejsze niż ataki. Tak, to. I już można powiedzieć, że wygrałem. Nawet bez kul. Dobra, co my tu mamy? W sumie, czy jest coś takiego? Dobra, to w sumie będę mógł zadawać obrażenia, dzięki temu łatwo. Tym razem do ogniska. Znowu ulepszamy kartę, bo jeszcze nie dostałem żadnych obrażeń. 10 życia, tutaj 6 obrażeń. I niech będzie to, 6 obrażeń za kulę. Moim zdaniem opłacalne. Powiem szczerze, ten przedmiot nie był jakiś szczególnie przydatny dla postaci, którą gram. I kolejne ulepszenko. Tym razem co by tutaj wziąć? A niech już będzie sama naprawa. Niby karta taka bardziej dla bezpieczeństwa niż ogólnie przydatna, ale... Dobra. Super. Dobra, 9 obrażeń. I żeby nie było, muszę zarzucić po prostu. Muszę po prostu zarzucić, wiecie. Nie chcę mieć potem sytuacji, że o tym zapomnę. No okej. Nie jest to w sumie najgorszy oponent, jakiego można było spotkać. No w sumie oponenci, bo nie wiem, czy traktować ich bardziej jako jedną istotę, czy jako grupę. Dobra, tego osłabimy. W sumie mogłem zrobić na odwrót i najpierw użyć tego czegoś, ale... Dobra, w takiej sytuacji wykańczamy. I tyle. No i już się teraz udowadnia, że to, że zarzuciłem auto naprawę, leczy mnie w sumie już do pełna. Bo dostałem 9, to leczy za 10. Dobra, znowu 9 obrażeń. Mamy 6 bloku. Super. To jest za 1. Czyli tego raczej nie użyję teraz. Chociaż 12 obrażeń. Ciężkie. Ciężko będzie teraz zaliczyć, ale jeśli się trafi dobrze strzał, to się udało. No cóż, strata 2 obrażeń, jak na razie. Mam w sumie 2 punktów życia bardziej niż 2 obrażeń, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Chociaż patrząc na samą naprawę, to i tak nie ma co się obawiać. Wcześniej czy później to naprawimy. Super. 5 obrażeń i zwiększenie. To jest jedna rzecz, którą mogę robić. Próbować się pozbyć tego jednego przeciwnika i tyle. Dobra. Oczywiście nie trafiłem. W sumie sam nawet nie wiem, czy mam pecha czwarta w tym wszystkim. Zazwyczaj jak gram sobie prywatnie w Slay the Spire, to dochodzę prawie do samego końca, czasami nawet udaje mi się ukończyć grę. No ale nie, no, tylko włączam, jak sam to nazywam, magiczny przycisk YouTube'ów. No i nie, od razu mi nie wychodzi. Super. No, przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle, że teraz się udało. 2 elity. Chociaż tak naprawdę, no prędzej można było powiedzieć jedna elita, bo ta druga to tak po części... Nie ma co się chwalić, bo udało mi się po prostu na farcie dotrzeć w sytuacji, kiedy ona ma jedno, no wiecie, jeden punkt życia.
Może być. Okej, i co tu mamy? Dobry wybór. I okej, teraz 3 znaki zapytania. Idziemy. Skarby, o nie. I przyszedł potworek. Tym razem wyjątkowo samonaprawy nie zarzucę. No niestety. Dobra. Tak. W sumie nawet nie wiem po co to robię, ale... Mniejsza o to. Obawiam się, powiem szczerze, czegoś gorszego. To jeszcze nie jest aż takie złe. Dobra, no to dalej za mało. Utrata życia będzie i to spore. Ale nie ma co się poddawać. Mimo strat uda mi się to pokonać. Dobra, tak, tak. W sumie to też, bo wiecie. I uwaga, uwaga, w następnej rundzie prawie martwe. Oczywiście jeden punkt życia musiał się oszczędzić, ale... Tam była sama naprawa. Gdybym to wcześniej zauważył, to bym to zarzucił jeszcze, no ale wiecie, ja jestem jak zwykle w gorącej wodzie kąpany i tyle. Złoty idol, ale aktywujemy pułapkę. Dobra. Karta, której nie można zagrać. Oho. Chyba niech będzie. Nie jest tak źle. A tu co znowu mamy? Ja to 15 życia, ale ulepszamy 2 karty. Dobra. Śpimy. 49 życia na bossa. I teraz tylko mieć nadzieję na to, że trafimy na porządne karty. Ja już widzę, że niestety nie. Nie mogłem jeszcze użyć to Go for Ice, czy coś tak. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Coś takiego. I w sumie to niech będzie. I teraz zablokuje to pewnie tylko jeden atak z tym życia. Tak. Można było się spodziewać. Mam mówić wyjątkowo. I tak wyjątkowo, bo znaczy może nie tyle co nie. Może po części pracę, że nie wiem co mam mówić, ale jakkolwiek bym nie wiedział, to zawsze coś wymyślę. Nie dzisiaj. Co jest, siostra? Dobra, już wyciszam, już wyciszam. Wiecie co, ja chyba nigdy tej siostry nie zrozumiem. Przychodzi i mówi mi o jakichś głupotach, nawet nie wiem po co. Dobra. Połowa życia bossa zaraz będzie. O ile już nie była. W sumie zaraz będzie, tak. Dobra. W sumie nie ma co czekać. Nic lepszego nie osiągnę, więc... Śmierć mnie i tak spotka, prawdopodobnie. Dobra. Mógłbym zarzucić to niby, żeby te wszystkie 3 kule zniszczyć, ale już nic więcej wtedy nie będzie. Potrzebuję się jakoś wybronić. Więc jak zwykle niestety się nie udało. Może to jest dlatego, że mam talię podziewną. Może to jest wina czegoś innego, nie wiem. Ale w tej rundzie przegrywam. Tak.
Nie ma szans, żebym dobił tego, tego gościa, więc... Jeśli tu nie mam jakiejś magicznej mikstury, oczywiście nie mam, co... Tyle! I kolejny raz widzicie moją nieumiejętność gry. Ja będę musiał chyba kiedyś zrobić jakiś odcinek znowu, w zasadzie rozgrywka, gdzie... Po prostu sobie gram, a wypaczacie. Ja nie gadam. Dużo bardziej się wtedy skupiam na wszystkim. No także, to by było na tyle dzisiaj. Nie udało się nic, w sumie. Ale znacie trzecią postać, tak więc... No po prostu trzymajcie się i do następnego. Hej!